Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu, w poniedziałek. Moi drodzy, poniedziałek deszczowy w Łodzi, oczywiście. Jakby mogło być inaczej. Ja biegnę załatwić ważną sprawę, jest godzina 7:30. Lecę i jak wrócę do domu, to się do Was na pewno odezwę, dlatego że pada deszcz. Kochani, wróciłam do domu właśnie. Już Was tutaj zestawiam i Wam powiem co i jak, bo byłam załatwić jedną sprawę i to jest w centrum i tam tak, po pierwsze to jest centrum i tam nie ma gdzie zaparkować, a druga kwestia jest taka, że tam są też remonty i też jest utrudnienie z dojazdem i parkowaniem. Dojechać jeszcze się dojedzie, gorzej z parkowaniem, bo parkingi remontują i trzeba tam chodzić najlepiej pieszo. Jest szybciej i bezproblemowo, więc byłam tam pieszo, oczywiście zmokłam jak nie wiem co, mam całą kurtkę mokrą, torbę, wszystko. No ale sprawa załatwiona pomyślnie. Więc super, po drodze weszłam tylko do sklepu, kupiłam bułeczki, rogale dla dzieci i masło roślinne, więc teraz szybko nastawiam pranie, bo chcę, żeby już mi się prało i zrobię sobie śniadanie, kawkę, na spokojnie zjem, chwilę odetchnę i biorę się do roboty, mam na kompie dużo rzeczy do zrobienia. Ale tak, najpierw nastawię to pranie, żeby już się prało, wiecie, żeby nie marnować czasu. Moje śniadanko jest gotowe. Słuchajcie, tutaj jest zmiksowane mango, jogurt grecki naturalny, seler naciowy i pestki z dyni, a na wierzch pokrojony jest banan i oczywiście pyszna kawusia. Kochani, mówcie co chcecie, że śniadania na słodko są niedobre, niezdrowe i w ogóle nie wiadomo co. Powiem Wam, że to jest moje ulubione śniadanie. Ja po pierwsze bardzo lubię, smakuje mi. Po drugie mnie nie obciąża tak, nie jestem ciężka pod tym, że mogę się normalnie ruszać i funkcjonować. A po trzecie, słuchajcie, i chyba bardzo ważne, ja na tych śniadaniach owocowych nie tyję. Staram się, żeby tutaj było właśnie coś dobrego. Pestki z dyni, jakieś takie wiecie, coś co naprawdę ma dobry wpływ na nasz organizm, owoce, witaminy. Wiadomo, no wiadomo, jak to w owocach jest cukier, tak? Ale ja nie wyeliminowałam cukru całkowicie. Ograniczam cukier, natomiast owoce jem normalnie i bez ograniczeń wręcz. Więc owocowe śniadania u mnie najlepiej się sprawdzają. Raz na jakiś czas oczywiście biorę sobie, robię wytrawne śniadanko, bo nieraz też mam ochotę. Ale mówię, to jest raz kiedyś, na co dzień takie śniadanie to jest u mnie standard. Kochani, kochani, chciałam Wam coś pokazać. Tutaj mam ten dyfuzor z Primarka. Powiem Wam, że byłam tak zachwyśnięta, że w Primarku są dyfuzory. Kupiłam sobie, kupiłam też komuś, mojej mamie. Wiecie, naprawdę myślałam, że będą super. Powiem Wam, że badziew nie polecam. Nie pachną. Bardzo szybko mi się zużył. Bardzo, 2 tygodnie i mi cały ten płyn wyparował, jestem bardzo rozczarowana, na pewno nie kupię drugi raz i nie kupię też wypełniacza do niego, bo nie pachnie po prostu i bardzo szybko paruje. Dałam sobie jeszcze taką szansę, bo miałam go wyrzucić w ogóle, bo miałam już pusty, ale wlałam do niego wody i dodałam do niej dwa zapachy olejków eterycznych. Zobaczymy, czy będzie to coś pachniało. Póki co nie czuję jakoś, jak siedzę w domu. Zobaczymy, jak będę, wiecie, poza domem i wejdę do domu i czy będę czuła ten zapach. Zobaczymy. Jeżeli nie, no to wyleję i
kupię sobie, albo sobie kupię do niego jakiś taki, wiecie, lepszy, droższy. O, teraz chyba jak poruszałam troszkę, to poczułam to olejki. To kupię sobie jakiś lepszy, droższy wypełniacz do niego, albo po prostu go wywalę i kupię coś zupełnie nowego, bo naprawdę jestem rozczarowana. Ale zobaczymy, jak się będą sprawdzały te olejki, bo może to jest tani i domowy sposób. Teraz jak poruszałam, to poczułam te olejki. Zobaczymy, jak to będzie właśnie, jak się wejdzie z dworu. Mamy już popołudnie, mnie jakoś się zrobiło duszno, gorąco, więc się porozbierałam i zrobiłam taką tortilkę zawijaną. Zaraz Wam pokażę, właśnie ją kroję, jeden talerzyk już pokroiłam. Dlatego, że zaraz będę miała gości, ale takich bardzo szybkich gości w locie. Dlatego, że moi rodzice wpadną na herbatę, ale dosłownie na chwilę, dlatego, że jadą do teatru. Nie wiem, czy pamiętacie, na Gwiazdkę kupiliśmy rodzicom jednym i drugim bilety do teatru i właśnie dzisiaj przyjeżdżają i moi rodzice dzisiaj do nas wjadą, bo też musimy tutaj zrobić wymianę towarów. Ja mam coś dla mojej mamy, moja mama ma dla mnie, także zajadą nas szybką kawę, bo tuż przed całym teatrem przyjadą. Więc robię im herbatkę, coś na ząb wrzucą takiego, wiecie, w locie tylko, żeby przekąsić i pojadą do tego teatru i później już prosto do domu, bo ten teatr się późno skończy po prostu. A ja tu robię takie tortilki kolorowe, bo to jest takie, wiecie, szybkie do zjedzenia, takie, wiecie, taka przekąseczka po prostu i właśnie jak się ma takich gości na szybciora, to lubię coś takiego zrobić, bo każdy sobie chapnie i wiecie, i się nie stresuje, nie krępuje, a też są one sycące, bo dużo tam zawsze czegoś nakładę w środek. Moi drodzy, mamy już wieczór, ja już musiałam włosy związać i już po prostu mi jest tak gorąco, dlatego że rodzice byli, wypili herbatę, posiedzieli, ale dzieciaki tak dawały czadu. Wiecie, jak się widzi dziadków raz na jakiś czas, to po prostu dzieci tak cieszą, że zaczynają wariować. Juluś to już normalnie nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Jestem wykończona po prostu, ale fajnie. Teraz rodzice pojechali właśnie do teatru. Mam nadzieję, że fajnie będą się bawić, bo pojechali na coś śmiesznego, rozrywkowego. Także myślę, że będzie fajnie, odstresują się trochę, trochę wiecie, rozrywki im się należy. Także tak to. A ja właśnie na szybciora zaraz po ich wyjściu wykąpałam Julcia, położyłam spać. I teraz czekam już z kolacją na Stasia i na męża, bo oni są na treningu i zaraz wrócę, także ja już uciekam. Kończę tego vloga, dziękuję Wam za wspólny dzionek i do zobaczenia już w kolejnym. Pa, pa!